Doskonale zbilansowana odżywka na przyrost masy mięśniowej w proporcji aż 68 g węglowodanów i 20 g białka. Idealne wersje smakowe. Sprawdź na realfarm.eu. Krzysztof, mundial się zbliża. Masz jakieś swoje typy? Słuchaj, no mam. Ja też czekam na mundial, jestem fanem piłki nożnej. No co, no najważniejsza impreza piłkarska na świecie niedługo. Albo Liga Mistrzów, nie, bo się sprzeczają, nie wiadomo. Słuchaj, no Liga Mistrzów jest o tyle ciekawa, że no w jednej drużynie grają zawodnicy z kilku państw, tak? Tutaj gra reprezentacja danego państwa kontra reprezentacja danego państwa. Chyba, że patrzysz na Niemcy, gdzie jest pół Europy w składzie. Słuchaj, no jest nawet takie przysłowie, no. Wiesz, nieważne kto tam gra, i tak zawsze wygrywają Niemcy, nie? A to powiedział? To wiesz, no. Coś w tym jest, no. To jest jeden z moich faworytów. Niemcy, Argentyna. Ja osobiście kibicuję Belgii. A Belgii. Jakiś taki mam sentyment. Znaczy, słuchaj, no, ja kibicuję Polsce ogólnie. A no to wiadomo, no, ale wiesz, no oprócz Polski to jakiś taki inny typ, no to jest Belgia, nie? Mi się wydaje, że mogą zaskoczyć, bo tam jest Lukaku, jest Hazard, więc to może być różnie. No dobra, to co, może jakiś zakład, co? Kto więcej wytypuje? No, możemy, wiesz, się założyć, no. Ale o co? No to wiesz, oni to takie skurde nie bardzo. No. Założymy się, no nie wiem, no. Słuchaj, no ja miałem ci zaproponować, kto przegra, goli się na łyso. No. Ale nie, no. Powiem ci tak, jak ja bym przegrał, to nie daj Boże. No, no przecież w sumie możemy zaryzykować. To nie, ja wolę nie ryzykować. Nie, no, nie daj Boże, żebym się, wiesz, ogolił na łyso. To dosyć, że jestem duży, brzydki, to bym w ogóle straszył. Łysy by się wydłużył. Wolę nie. No. Niepodobno, ludzie by ci nie zaczepiali. O ja, nie zaczepiali. Co, dopiero bym w horrorach mógł grać. Był okropny. Ja. To jesteś okropny bez golenia na łyso, to dopiero wie. A ty to jesteś przepiękny jesteś, dobra. Piękny Krzysztof, dobra. Pierwszy mecz. Co tam jest? Rosja, Arabia Saudyjska. Ja typuję Rosję. No Rosja, grają u siebie. No. Mecz otwarcia. Chociaż może być też remis, no. Z Arabią Saudyjską wątpię. Nie znam żadnego piłkarza z Arabii Saudyjskiej. Bo piłkarze z Arabii Saudyjskiej nie mogą grać poza granicami kraju. I tu jest, wiesz, ten problem, że my ich nie znamy. No. Właśnie. Tam w Arabii Saudyjskiej weszło prawo chyba w tamtym tygodniu, z tego co dobrze widziałem w telewizji, dopiero pierwsza kobieta prawo jazdy uzyskała. Kurde. Także tam może nie wiadomo, się kto przyjedzie. No. Jakby był wyścig na wielbłądach, no to może by Arabia wygrała. Dobra, dalej. Tak. Egipt, Urugwaj. Urugwaj. Ja też na Urugwaj. Też Urugwaj. No mam coraz te same typy, nie może tak być. No, czytaj dalej. Maroko, Iran. Maroko. No to ja postawię na Iran, żeby było co innego. Dobra. O, kolejny jest ciekawy. Portugalia, Hiszpania. No, tu. Hiszpania. Nie, to ja właśnie na Portugalii. Hiszpania. Mistrzostwo Europy, wiesz, kurczę, Ronaldo, no słuchaj, Ronaldo. Ale Ronaldo sam, jedna jaskółka wiosny nie czyni. No, wiesz, tam jest cały zespół mocny, wiem. No, kogo znasz w Portugalii poza Ronaldo? Powiedz mi, cały zespół mocny. No. Pepe. No. Nie da się zakończyć. No dobra, a to teraz ty. Nie da się dobra, to teraz ty, kto jeszcze gra w Portugalii, proszę. Nie da się, ale ja obstawiam Hiszpanię. Ja obstawiam Hiszpanię. Kto tam jeszcze jest taki znany? Kurde, to się kończy. A u ciebie, to z Hiszpanii kogo ty znasz? Ja z Hiszpanii obstawiam. No. Ale wymień pięciu zawodników w Hiszpanii. No ja obstawiam Hiszpanię, no nie muszę wymieniać zawodników. No a ja musiałem, to teraz ty. Obstawiam, słuchaj, ja nie wiem, kto jest powołany teraz do składu z Hiszpanii. No. Kiedyś z tego składu, który zdobywał Mistrzostwo Świata, później Mistrzostwo Europy, czy na odwrót, czy Europy, później Świata, no to znałem prawie wszystkich, a teraz to ja nie wiem. No. Nawet nie wiem, kto na bramce stoi w Hiszpanii. Chyba De Gea, ale nie jestem pewien, to wiesz. To mi się wydaje. Dalej, Francja. Kiedyś stał cały czas ten z Realu Madryt. Casillas. Teraz gra w Porto chyba. A może skończył? No nie wiem. No. Nie jeszcze, że to się interesuje. Słuchaj, w Madrycie jest nawet ulica imienia Casillasa. Jak Krzychu, grałeś w piłkę kiedyś? Grałem, nie, w klubie nie. No ja grałem, wiesz, ale ci powiem, że to był taki klub, że grałem. Ja grałem amatorsko i dla samego siebie. No. Na jakiej pozycji grałeś? Ja w pomocy albo obrona. Kiedyś na bramce, ja w drużynie szkolnej grałem na bramce. W szkolnej też na bramce. Ja tak, zawsze byłem stoperem. Ewentualnie jeszcze tam pomoc kiedyś. A z Polski ulubiony klub?
A to może o klubach się nie wypowiadajmy, bo później będzie za dużo zaczepek. No nie, no już nie jesteśmy żadnymi tam kibicami, tylko tak po prostu wiesz. No, to już, no ja byłem kiedyś kibicem, ale to już nie będę tam. Ja wiem, jaki on był klubu. No, już wiesz. Także w Łodzi mógłbyś maczetą dostać. Dobra? No właśnie, w Łodzi ja akurat bym nie dostał. No, no a tych drugich mógłbyś, no. No słuchaj, no za dużego wyboru nie miałem. No, no jak nie. 20 km od Łodzi, no to albo ten, no. Także dobra. Wiesz, no. Dobra, dalej. Francja, Australia. No to Francja. Nawet no, nie ma dyskusji. Raczej pewno. O, tu jest też ciekawy. Peru, Dania. Ja na Danię obstawiam. Peru, Dania. No Duńczycy mocni są. Mocni, mogą zamieszać. Chociaż Peru, Południowa Ameryka. Wiesz, to są, właśnie oni mają specyficzny futbol, nie? I Brazylia właśnie... Tam jest pokazowy futbol. I kurczę, tam mogą zaskoczyć. Oni grają od dziecka, nie? To jest takie, u nich taki sport narodowy. Każdy piłkarz gra od dziecka. No, oni, tylko, że... no właśnie nie każdy, wiesz? Kiedyś oglądałem taką historię, jak tego piłkarza, on z USA był. Już nie powiem, czym się nazywał. Właśnie on zaczął bardzo, bardzo późno. No. W wieku 12 lat. Dalej, Argentyna, Islandia. Argentyna. To też Argentyna. Chociaż Islandia ma ekipę. Kto tam gra taki ciekawy? Nie wiem, nie znam tych zawodników, ale w grupie byli bardzo mocni. Oni bardzo zespołowo z tego, co tam pamiętam, grali. Chorwacja, Nigeria. O, tu może być ciekawy mecz. Ja na Chorwację stawiam. Jest Modric. Ja remis. Tu może być ciekawy mecz. Ja na Chorwację, bo to jest Modric, jednak wiesz, mózg całego Realu, to pewnie tu się przeniesie. Rosja, Egipt. Rosja. A ja postawię na Egipt. Jakby ten Salah wrócił, to tam może namieszać. Chyba, że ta kontuzja go wyeliminuje. Tam był taki Egipcjanin, chyba w Milanie grał. El Sharawi, coś takiego. Coś takiego. Tak. Też dobry był. Ale nie wiem, czy on gra jeszcze tam, wiesz, nie wiem, na takim poziomie, co był. To się wszystko zmienia szybko. Portugalia, Maroko. Portugalia. Też na Portugalię. Francja, Peru. Francja. A ja bym to postawił na Peru. Nie, Francuzi mocni są. Może być jakieś zaskoczenie. No, mocni są, Francuzi mocni. Argentyna, Chorwacja. Nie, no Argentyna. Chorwacja. Mi się wydaje, że Chorwacja i Belgia mogą być zaskoczeniem w turnieju. Słuchaj, Argentyna to jest Argentyna. Numer jeden światowych rankingów chyba na chwilę obecną. Nie, ja wiem. Na chwilę obecną chyba Argentyna. Te rankingi są takie trochę niemiarodajne. Nie, no, Polska jest dziesiąta czy coś. No ale no, takie... dlaczego jest niemiarodajne? No Polska jest dziesiąta, bo wygrywają mecze. Ale tak? To jest jakoś inaczej punktowane. Jakoś. Nie wiem, czy to jest no, za mecze towarzyskie masz mniej tych punktów czy coś takiego. No. Urugwaj, Arabia Saudyjska. Tu no, nie mam pojęcia. Tu remis. Ja Urugwaj. Iran, Hiszpania. Hiszpania. Też Hiszpania. Dania, Australia. Dania. Też mi się wydaje, że Dania. Nigeria, Islandia. Tu na Nigerię bym postawił. Może być remis. Jaki był polski piłkarz, co miał korzenie nigeryjskie? Pamiętasz takiego? Mam go przed oczami. Kurczę. Ten, co najwięcej bramek strzelił w kwalifikacjach. Emmanuel Olisadebe. Urugwaj, Rosja. Urugwaj. A mi się wydaje, że Rosja. Nie. Rosja, wiesz, u siebie gra, to raz. Nie. Tu może tam być, wiesz, Iran, Portugalia. Portugalia. To mi się wydaje, że Portugalia. Dania, Francja. To może być dobry mecz, to może być remis. Remis albo Francja. Nie, czyli co obstawiasz? Remis albo Francja. Musisz na wysoko goli, także wie. Nie, remis albo Francja obstawiam. Ja Francję obstawiam. A nie możesz dwóch, możesz jeden. Dlaczego nie mogę? No bo jak, to co za kongres, to mówię. Musisz albo jedno, albo wygrać. No to obstawiam Francję. No. No to ja też Francję. Nigeria, Argentyna. Argentyna. To też na Argentynę. Chociaż pamiętam mecz z 90 roku chyba. Argentyna, Nigeria. Było chyba... O, tam bardzo ciężko. Maradona jeszcze wtedy grał. Maradona, Caniggia. Nie wiem, czy po tym meczu Maradona nie był zdjęty za doping. No. Na mundialu. Ale nie w 90, tylko w 94 chyba. Bo w 90 Argentyna była druga. Arabia Saudyjska, Egipt. Tu nie mam pojęcia. Ja na Egipt. Remis. No, Egipt, bo tam Salah gra i tak dalej. Hiszpania, Maroko. Hiszpania, no. Australia, Peru. 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 Ja bym postawił na Australię. Nie. I Islandia, Chorwacja. Islandia. Ja znowu na Chorwację. Kostaryka, Serbia. Nie no, Serbia. Też Serbia. Tu też fajnie, wiesz, Niemcy, Meksyk. A nie, pierwszy jest... A nie, nie, dobrze, Niemcy, Meksyk, no. No to Niemcy. Niemcy, tak, no ja też na Niemcy. Brazylia, Szwajcaria? Brazylia. Też Brazylia. Korea Południowa, Szwecja? Gra Ibrahimowicz w Szwecji nie gra, zrezygnował z reprezentacji.
Potrzebny piłkarz. Nie, to mój, tak, to dla mnie jest ikona. Najlepszy piłkarz. Messi przy nim, jak dla mnie oczywiście, to jest moje zdanie, Messi przy nim może się schować. No. Messi, Ronaldo, cała reszta może przy Ibrahimowiczu się dużo, dużo po prostu tylko i wyłącznie uczyć. Ale to jest moje zdanie, mogą być inne. Nie, zdanie, no. Ja nie mam pojęcia, chyba nie gra już też. Chroba wie, no. Nie, remis. Rzącą, no. Remis tam. Remis? Dobra. Belgia, Panama. To chyba Belgia. Belgia na 100%. Tunezja, Anglia? Anglia. Też na Anglię. Kolumbia, Japonia. Kolumbia, no. Też mi się wydaje. Futbol południowoamerykański to jest futbol, wiesz. Chociaż? W Kolumbii, jeśli się nie mylę, był taki piłkarz Valderrama. Pamiętasz, taką czopą wielką? Nie, nie. A to ty nie pamiętasz. O. I tam był, Valderrama grał chyba w ataku, nie pamiętam, chyba w ataku coś mi się kojarzy. Mi się z Kolumbii tylko go Arboleda. I tam był taki goalkeeper jeszcze, on jakieś, jak piłka leciała, salta robił. A, cuda, no to był, to cuda, wianki tworzył, wiesz, nogami wybijał, mógł w rękę złapać. Tak, to taki był sprytny. Był, był. Nie pamiętam jego nazwiska. No. Polska, Senegal. Polska, Senegal. No Polska. Nie no, jestem za Polską, chociaż nie znam żadnego zawodnika z Senegalu, więc... No ten Mané z Liverpoolu. Nie wiem, nie mam pojęcia. No, ja mam nadzieję po prostu, że Polska zagra bardzo dobrze, że nie wiem, pójdą i trochę w końcu zaczną strzelać. Jedyne, co mnie denerwuje, nie wiem, jak gra reprezentacja Polska, no może to tylko moje takie odczucie, no. Chcą za wszelką cenę z tą piłką do bramki wejść. Więcej strzałów, chłopaki. Strzelać. Ja to się nie strzelać. Ja nie oglądam, strzelać. Jest 16, bomba, a nie dwie kiwki tu jeszcze tam, żeby wejść. Wiesz. Wiadomo, no lewy bardzo dobry piłkarz. O, podoba mi się Milik. Milik tam jak wchodzi, to ładuje te piły od razu. Trafi, nie trafi, ale strzela. No jeszcze z Europy to miał trochę problemy, nie chcę. No miał, no ale wiesz, no Mistrzostwa Europy. No, byłem na meczu właśnie z Portugalią, gdzie odpadliśmy w karnych. Ale podobało mi się. Podobało mi się, jestem za Polską, jestem za... Nie wiem, czy ten Kamil Glik wystąpi w końcu, czy nie, jakie tam, co tam o nim gadają. Czytali, że jednak jedzie chyba. Jedzie? No to dobrze. Bez niego to tak w tej obronie to trochę słabo, nie? No dobrze, dobrze. Dobra, dalej. Brazylia, Kostaryka. Brazylia. Niemcy, Szwecja. Niemcy. Też Niemcy. Belgia, Tunezja, to Belgia. Belgia. Japonia, Senegal. Nie wiem. Ani jednego, ani drugich nie znam. No. Znaczy ja z Japonii znam chyba tylko jednego piłkarza. Kogo znasz? Kagawę. Kagawa? W Borussii Dortmund chyba gra teraz. Ja z Japonii znam. Taki kiedyś grał, jak byłem mały, Tsubatsu. To była taka bajka, gdzie japońskie dzieci miały takie oczy. Ja tak nie mam pojęcia o japońskich piłkarzach. No, no tak. Dobra, to dalej. To mówisz, że co nastawiasz? No ja pójdziesz na Senegal. Słuchaj, Senegalczycy mogą być wielkie chłopy, tam może być futbol siłowy. Japończycy, no to czego się spodziewać? Mecz 60 w kapeluszach, sprytu. Spryt. To będzie spryt kontra siła, no nie wiem, no może wyjdzie remis. Nie, no ja postawię na siłę. No jednak. Na Senegal? Senegal. O, dobra, ja na Japonię, no może ich obiegają. No. Dobra, dalej. Serbia, Szwajcaria. Serbia, Szwajcaria? Remis. Nie, mi się wydaje, że Serbia. No. Zawzięci tacy są, nie? No. Korea Południowa, Meksyk. Na Meksyk. Też Meksyk. Anglia, Panama, to wiadomo. Anglia. Polska, Kolumbia. Polska. No jestem za Polską, ale tu może być ciężko. No. Tu ci powiem, może być ciężko. To jakiego znasz piłkarza z Kolumbii? Teraz żadnego, no. A ty z Polski kogo znasz? No dalej, skład. Dawaj, na bramce? Szczęsny. Dalej? Rybus, Glik. No. Pazdan. No. Piszczek. No. Dalej Krychowiak. No. Zieliński. Błaszczykowski, Grosicki. Lewandowski, Milik. No. Ledwo, ale wymienię. A teraz ledwo, dobra, a teraz wymienię ławkę rezerwowych. Chociaż czterech. Nie wiem, Fabiański, trzeci bramkarz, nie wiem kto jedzie jako trzeci bramkarz. Nie wiem, odkąd Borów zrezygnował. Białkowski. Nie wiem kto. Bartosz Białkowski. Nie wiem skąd. Skąd jest, no. Jokowski. To jest, wiesz, nie wiem, ten Peszko też nie wiem po co jedzie, dla mnie nieporozumienia. Z nim to byś się dogadał, bo też lubi sobie trygnąć to. Peszko? Nie, to wiesz. Ogólnie jestem za Polakami,
fajnie będzie, jak chłopaki wygrają. W każdej dyscyplinie fajnie wygrywają. Nie, no, no słuchaj, no Polska-Kolumbia, no... Jakbym miał stawiać kasę, no to... No nie wiem, co bym postawił. No, jestem za Polską, ale no nie wiem, co bym postawił. Nie, bo na Polskę. Dobra, Polaków nie będziemy typować, bo wytypujemy tak czy tak, będzie problemy będą później. No to, dobra, Serbia, Brazylia. No to Brazylia. No. Brazylia. Korea Południowa, Niemcy, to Niemcy. Niemcy. Anglia, Belgia. Ja na Belgię. Anglia. Belgia. Japonia, Polska. Pomijamy? No na... Znowu nie znam nikogo z Japonii. No, no Polska. No. Na Polskę stawiasz, tak? Polacy muszą bardziej siłowo zagrać z nimi. No. Na przykład Senegale muszą bardziej siłowo zagrać. No. Trochę się na futbolu widzę znasz. To się grało. No. Trochę się grało. Nie, dobrze, no co ja znam futbolu, no tyle to z telewizji. No. Przecież nie będziemy ukrywać. Tak samo jak ja. Nie będziemy ukrywać, że jestem jakiś, wiesz, mistrzem piłki nożnej. No. Wiesz, zrobię z 50 nóżek i to wszystko. No. Buty piłkarskie mam, powiem wszystkim, że mam. Ja też. Aczkolwiek służą mi do ciągnięcia tira na trawie. No. Albo do opony. No. To ja mam. Także nie, no w piłkę grałem, no nieraz się grało tam, no ale wiadomo, no przy tej wadze, którą mam. Ty musimy no, tak zagrać sobie taki konkurs karnych zrobić. Gdzie ty do karnych? Ty do karnych się nadajesz. Nie wiem, czy to byś wiesz. Nie wiem, czy byś do bramki dokopał nawet. Ja, ty się przy drugim zmęczył i padł już. Cię nauczył w piłkę grać. O tak. Kiedy jest spalony? Jeżeli zawodnik jest poza linią obrony. Co? No jak masz linię obrony. Gdzie jest linia obrony? No zawodnicy z linii obrony tworzą taką linię, tak? No ale gdzie tworzą? No gdzie tworzą? Na trybunach tworzą, no, na boisku. Gdzie są? No na boisku, no zawodnicy. Masz, tak. Z której drużyny? Bo zaraz, no, chwila. No wytłumacz wszystkim, tutaj, patrz, wytłumacz wszystkim ludziom, jak ty mówisz, że taki jesteś tego, kiedy jest sytuacja, że mamy do czynienia ze spalonym? Jeżeli zawodnik z drużyny przeciwnej tak. W trakcie podania stoi za linią obrony. W momencie? W momencie podania, tak. No. No dobrze. A jeśli piłka wychodzi ze swojej połowy, to też jest spalony, czy nie? No też. Też? Też. Na pewno? Na 100%. A jeżeli piłkarz stoi poza linią bramki albo auto, to jest spalony czy nie? Jak poza linią bramki? No na przykład, jak masz koniec boiska i stoi za boiskiem. No to jak jest za boiskiem, to nie ma spalonego, bo zawodnik nie jest na boisku. No to proste, nie? No. Sędzia bramkowy jest, czy nie ma? Jest teraz dwóch, czterech. Jest. Jest sędzia bramkowy? Jest. Tak? Jest, tak, tak, no, jest. No widzisz. No a co? Widzisz, nie zaskoczysz mnie tu z piłki, kurde. W każdej sytuacji jest spalony? Ja w każdej sytuacji. No w każdej sytuacji jest spalony czy nie? Jak no w momencie podania, no w każdej sytuacji jest spalony czy nie? No ja w każdej, no jak może być spalony w każdym momencie podania? No to nierealne, to co chwilę byłby spalony. No. No ale no nie, no, no czy w każdej sytuacji w momencie podania jest, może być spalony? Może być w każdym momencie tak naprawdę. No. Nie. Z autu, nie. Przy wyrzutu z autu nie ma spalonego. A to tego nie widziałem. A widzisz, no. A ze rzutu różnego będzie spalony czy nie? Nie może być rzutu różnego spalonego, jak? Dlaczego? No jak, to niemożliwe. No, bez sensu. No. Ale z autu nie ma spalonego. A powiedz mi, Krzysztof, złoty gol, jest coś takiego jeszcze? Czy nie? Co? Złoty gol, taka zasada, pamiętasz to? Pamiętam. Najpierw był srebrny, później był złoty. Czym się różni srebrny od złotego? Złoty chyba był, trzeba było dwie bramki strzelić, nie? Był srebrny. No. Złoty kończył mecz od razu, a srebrny do końca danej połowy. Jeśli na przykład w pierwszej połowie strzeliło się w siódmej minucie bramkę, to do końca grało się tej połowy. Drugiej połowy dogrywki się już nie grało. A złoty gol kończył mecz. Kto strzelił pierwszą złotą bramkę? I to na świecie nie było. Oliver Bierhoff. O, proszę cię. No. I dziękuję. I to był chyba wtedy mecz, nie pamiętam. Albo Mistrzostwo Europy, albo Mistrzostwo Świata. Ja się interesowałeś trochę, nie? No, słuchaj. Bierhoff i Szewczenko to był napad Milanu. Ja jestem fanem Milanu, to ja wiesz, o takich zawodnikach wiem wszystko. Kto teraz w tym Milanie gra, takim fanem jesteś? Teraz? Teraz to ci powiem tak szczerze, że nie wiem, bo przestałem się tym interesować, ale kiedyś wiedziałem wszystko. Teraz nie wiem, Milan słabo gra. Myślę, że Włoch to jest? Juventus. Anglii. Manchester City chyba? City? Dobrze mówię? City chyba. W Hiszpanii nie wiem, czy Real, czy Barcelona. Nie interesowałem się. W Niemczech no to Bayern. A w Polsce? Legio. No. Oglądałem ostatni mecz. Dobra, dalej. Szwajcaria, Kostaryka? No to Szwajcaria, no.
Też. Meksyk, Szwecja. Meksyk. A ja bym na Szwecję postawił. Panama, Tunezja. Panama. Też nie wiem, kto tam gra w ogóle. To ja postawię na Tunezję. Senegal, Kolumbia. Kolumbia. A ja na Senegal. To w związku z tym mundialem, Krzysztof, mamy konkurs na naszej stronie. Na stronie Real Farmu. Co będzie mecz polski, będzie konkurs do wygrania fajne nagrody. No i co, to są nasze typy. Czekamy na wasze. Możecie pisać w komentarzach. Jak tam będziecie dobrze trafiać, no to podejrzewam, że jakieś nagrody będą przewidziane. No na pewno coś tutaj.